Halo Dariusz Szpakowski, dobry wieczór. Jak sądzę, dziś atmosfera na stadionie Legii niczym nie różni się od tej, którą znasz z innych wielkich aren piłkarskich. Halo, witam Państwa. Rzeczywiście w Warszawie wielkie święto. Stadion przy ulicy Łazienkowskiej wypełniony na dwóch trybunach przeciwległych, niemal po brzegi. Oczywiście świat polityki, kultury i ci najwierniejsi sympatycy drużyny stołecznej. Około 17 tysięcy widzów, więcej niż na pierwszym meczu, kiedy to grali z Rosenborgiem Trondheim. Ale też i rywal dziś jest znamienity. Wprawdzie po tym spadku formy, Blackburn formę odzyskuje i do walki z Legią przystąpi niezwykle zdeterminowany. Do tej pory w dwóch występach nie zdobył żadnego punktu, tylko jedną bramkę tracąc trzy. A więc ma nóż na gardle, jak określił to menadżer drużyny Blackburn Rovers, Ray Harford. Musimy w Warszawie wygrać, ale i z remisu będę zadowolony. Nasze szanse gry i awansu do ćwierćfinałów chcemy prolongować poprzez sukces w Warszawie. Ale i Legia nie zamierza zagrać inaczej, niż czyniła to w pierwszym meczu przy Łazienkowskiej. Spotkanie ze Spartakiem mamy za sobą. To doświadczenie też będzie procentowało. Szykuje się więc niezwykle ciekawy spektakl. Oba zespoły właśnie pod wodzą trójki sędziowskiej ze Szwedem Andersem Fricksem jako głównym podążają przed lożę honorową, by przywitać się z publicznością. Ładna jesienna pogoda. Legioniści dziś w składzie, w bramce Maciej Szczęsny, dalej z numerem drugim Zbigniew Mandziejewicz, z numerem trzecim Marek Jóźwiak, z czwórką Jacek Bednarz, z piątką Jacek Zieliński, z szóstką Grzegorz Lewandowski, z siódemką Leszek Pisz, z ósemką Radosław Michalski, z dziewiątką Jerzy Podbrożny, który powrócił do zespołu, z dziesiątką Cezary Kucharski i z jedenastką Ryszard Staniek, aż siedmiu legionistów ukaranych żółtymi kartkami, a więc muszą grać ostro, ale uważnie i ostrożnie. Ustawienie Legii trójką w obronie, trójką w drugiej linii wspomaganiem Piszem i Stankiem i w ataku z Podbrożnym i Kucharskim. Uwierzyłem w siebie po meczu z Siarką. Myślę, że powinienem pomóc dziś kolegom w grze z Blackburn, mówił przed meczem Jerzy Podbrożny. I rywale. Blackburn Rovers, trzykrotny mistrz Anglii, dwa razy przed wojną, raz po wojnie. Tim Flower z jedynką, Henning Berg, Norweg z dwójką, Jeff Kenna z trójką, Tim Sherwood, kapitan z czwórką, karany żółtą kartką, Holland Henry, najlepszy obrońca Premiership poprzedniego sezonu, Scott z piątką, z szóstką Pierce, z siódemką Warhorst, z ósemką Batty, z dziewiątką Shearer, z dziesiątką Sutton i z jedenastką Holmes. A więc jedna zmiana, której się nie spodziewaliśmy. Sądziliśmy, że zagra Newell, natomiast gra Holmes. Ustawienie drużyny Blackburn Rovers. Widzimy zabezpieczenie tyłów, ale niezwykle groźni to Shearer i Sutton, których nie będą indywidualnie pilnowali legioniści z przekazywaniem gra w strefie. Obaj kapitanowie, a więc Leszek Pisz i Tim Sherwood witają się z trójką szwedzką. Liniowymi są Mikael Nilsson i Mikael Hansson. Rezerwowi w Legii Szamotulski, Mosur, Kubica, Jałocha i Fedoruk. Newell, Mims, Marker, Gill i Hitchin. Jeśli chodzi o Blackburn, coachem Harford, no i wiadomo, mistrzów Polski prowadzi Paweł Janas. Był, oglądał ostatni ligowy pojedynek wygrany przez Blackburn. Mówi, że prezentują typowe walory futbolu z wysp. Walkę od pierwszej do ostatniej minuty, zaangażowanie, no i potwierdzał to Paweł Janas, że ten kryzys formy, ten dołek, który mieli na początku, mają poza sobą. Identycznie zresztą mówił wczoraj Ray Harford, menadżer. Byliśmy nieco syci, za długo cieszyliśmy się z tytułu, zawodnicy nie mieli odpowiedniej motywacji, ale dziś postaramy się pokazać, co to znaczy mistrz Anglii. Biało-niebieskie stroje. Oto warunki atmosferyczne, lekki wiatr z boku, nie przeszkadzający specjalnie nikomu, ale nikogo też nie wspierający. Legia w tradycyjnych zielonych strojach i za moment początek drugiej odsłony Ligi Mistrzów w Warszawie. Anders Fiersk rozpoczyna mecz trzeci Legii w Lidze Mistrzów. Podbrożny. Ostro od początku gracze mistrza Anglii. Tymczasem faulowany Batty. Jeden z trzech reprezentantów Anglii.
Mandziejewicz obok Schirera, króla strzelców ubiegłego sezonu. Jóźwiak obok Satona. Właśnie on przechwycił piłkę, ale niezbyt skutecznie. Staniek. Bednarz od jego gry i Lewandowskiego, który jest niepilnowany z lewej strony boiska. Wiele zależy. Saton na spalonym. Schirek. Swego czasu najdroższy napastnik na Wyspach. Blisko 4 miliony funtów. Zresztą potentat, milioner z Anglii Walker wymyślił sobie mistrzostwo i grę w Premiership, wkładając olbrzymie sumy w zespół, który oglądamy. Leszek Pisz. Niedokładnie. Bati. Sherwood. Pisz. Kucharski. Podbrożny. Kena. Zielinicz. Lewandowski. Michalski. Atak już na połowie rywala. Pressing. Uniemożliwienie rozpoczęcia akcji. Tak zaczął ten mecz mistrz Anglii Blackburn. Ładne zagranie do Bednarza. Ale kłopoty z opanowaniem piłki pomocnika drużyny Legii. Nie miał innej możliwości. Najdroższy bramkarz na Wyspach, Flowers. Staniek atakowany. Sędzia stosuje przy niej korzyści. Kucharski pole karne, podbrożny podnosi rękę. Zagranie tam do podbrożnego. Są jednak ustawienie obrońcy Kena. Ale jeszcze Bednarz i gol! Nie! Tak! Niewiele brakowało, żeby ta bramka została zaliczona. Wcześniej podniesiona chorągiewka bocznego arbitra. I ze spokojem Tim Flowers rozpocznie grę. No, gdyby nie ten spalony, to początek wręcz wymarzony. Tutaj wracający Kucharski spóźnił się nieco. Obiecujący początek w wykonaniu Legii. Podobnie jak Rosenborg, kiedy podejmował Blackburn u siebie pierwsze minuty, mówił Paweł Janas, ważne, zepchnąć rywala, nie dać sobie narzucić stylu gry drużyny angielskiej. Nie bać się tutaj podjęcia walki i sprostania mistrzowi Anglii. Podbrożny, faulowany. Oto Jerzy Podbrożny powrócił do zdrowia. Oczywiście obawia się, czy wytrzyma cały mecz, ale postaram się zagrać maksymalnie jak mogę, a później niech wejdzie ktoś rezerwowy. Lewandowski. Nikt chyba tam nie pilnuje. Lewandowski, potężna bomba, tyle że niecelna. Piąta minuta. Bez bramek na Łazienkowskiej. Anglicy bardzo umiejętnie skracają pole gry, odchodząc od własnego pola karnego. Linia defensywy, to wytłumaczę, może to jest niezrozumiałe, jeśli chodzi o żargon piłkarski, przybliża się do linii środkowej, prowadząc grę jak najdalej od własnego pola karnego. Marek Jóźwiak, strzelec bramki w ostatnim meczu w Champions League drużyny Legii w Moskwie. No i widzą Państwo, Anglicy nie przebierają w środkach, ale tak się gra na Wyspach. Twardo, na pograniczu faulu, nikt tam się nie oszczędza. Zieliński dał mu odpocząć Paweł Janas. Po występie przeciwko Słowacji, błąd Stańka, strata piłki, szansa na kontrę drużyny mistrzami. Wracają Legioniści. Bati. Berg, Norweg, grający w drużynie mistrza Anglii. Bati.
Schirer, obok niego tym razem Juźwiak. I rzut wolny dla Blackburn. Oto ławka z Pawłem Janasem, Lucjanem Brychczym i gracze rezerwowi Szamotulski, Mosur, Kubica, Jałocha i Fedorów. Sherwood, pole karne i Maciej Szczęsny, a główkował Schirer. Pod Broźnię. Zgranie natychmiastowe do Kucharskiego. Bezpardonowo Kena. Bednarz, dostrzeg Lewandowskiego. Dobra akcja drużyny Legii prowadzona prawą stroną boiska. Już tam obiega Jerzy Podbrożny. Do niego będzie zagranie na wolne pole. Jerzy Podbrożny, czy zdąży? Zdążył dośrodkowanie na pole karne, ale z zakończowej linii. Szkoda. Ale brawa za tę akcję. Tim Flowers, siedmiokrotny reprezentant Anglii, kupiony za 2 300 000 Southampton, tymczasem Lewandowski. A to 31-krotny przed momentem reprezentant Norwegii Berg i Maciej Szczęsny. Zbigniew Mandziejewicz, Marek Juźwiak. Tutaj potworzyły się nam pary. Flowers. Dużo nauczyłem się od Shiltona. Ale w reprezentacji Anglii jest raczej graczem rezerwowym. Pierce. Sutton, Batty, Zieliński, Szczęsny. No, nie zawahał się Schirer zaatakować Szczęsnego. Kena, Henry, najlepszy obrońca na Wyspach w poprzednim sezonie w Premiership. Szkot, który grał 13-krotnie z reprezentacji swojego kraju. Mamy Norwega Berga, reprezentanta Eire Kena i Szkota Hendriego, jeśli chodzi o obcokrajowców w drużynie Blackburn. Nie grają dziś Leso Gallagher, nie przyjechał Ripley, którego żona w tych dniach ma rodzić. Stanie Bednarz. Szkoda. Zabrakło dokładności w tym odegraniu od Kucharskiego. Ale teraz jest szansa. Bednarz, pole karne, idzie tam Podbrożny, do Podbrożnego zbyt mocno. Dobre chęci, ale niewykończona akcja drużyny Legii. Ważne jednak są te pierwsze minuty. Legia próbuje, stara się, atakuje. Nie pozwoliła sobie narzucić stylu gry. Za nami 10 minut bezbramkowego, ciekawego widowiska w Lidze Mistrzów pomiędzy Legią Zielone Stroje i Blackburn Rovers biało-granatowy. Juźwiak, obok niego Sutton. Popychany przez Schirera. Myślę, że angielscy kibice mogą żałować, że nie zdecydowano się na bezpośrednią transmisję z tego spotkania. Na Wyspach oglądają bezpośrednio mecz Juventusu z Glasgow Rangers. Z tego spotkania ma być później emitowany dość obszerny skrót. Mówię szkoda, bo widowisko naprawdę jest interesujące. No i kibice warszawskiej drużyny, którzy mieli swój udział w zwycięstwie z Rosenborgiem od pierwszych do ostatnich minut, w tych trudnych chwilach, gdy Legia straciła bramkę, wspierali zespół. Warhurst, spalony, spalony. A na Państwa
ekranach wracający reprezentant Anglii David Butt. Przyszedł z Leeds, prawie 3 miliony funtów w 93 roku, no ale wtedy potęgę budowali, szkoda tego niedokładnego zagrania. Kenny Dalglish za pieniądze Walkera. Dziś Dalglish, dyrektor, nieco w cieniu swojego asystenta Raya Harforda, który prowadzi drużynę Blackburn. Ale kto wie, jak to długo potrwa. Staniek przed szansą, pole karne, gdyby z pierwszej piłki. Nie pozwoli sobie Henry, który w końcu zna swój fach. Gdyby Staniek uderzył natychmiast, a nie przyjmował, ale też trudna była pozycja. Paweł Janas, skoncentrowany, podobnie jak i piłkarze. Jóźwiak. Sutton, Zieliński, Pierce, Batty, Podbrożny, Kucharski, Pierce. Powrót Warharsta, Mandziejewicz, Leszek Pisz. Obok niego natychmiast jest Warharst, Lewandowski, Staniek, faulowany. I będziemy mieli żółtą kartkę. Tak jest, pierwsza żółta kartka w tym meczu dla kapitana Tima Sherwooda, co oznacza, że proszę Państwa, 1 listopada, kiedy Blackburn gościć będzie Legię, ten zawodnik, którego widzimy, nie zagra. Miał już na swoim koncie jedną. A nie, przepraszam, to Henry miał kartkę. Zagra jednak kapitan, pierwsza jego żółta kartka. Chyba że dostanie w dzisiejszym meczu drugą, czego oczywiście mu nie życzy. Nieporozumienie Jóźwiaka z Lewandowskim. Tylko Henry, Pierce i Shearer do tego meczu przystąpili z żółtymi kartkami na koncie. A jak mówiłem, 7 graczy Legii. Jóźwiak. Batty. Sutton i Maciej Szczęsny, duże brawa. Wydawało się, że Sutton będzie dośrodkowywał, zdecydował się na strzał. Oto właśnie na Państwa ekranach Chris Sutton. Młody, 22-letni, niezwykle utalentowany napastnik drużyny Mistrz Anglii. Gdy przechodził z Norwich City za 5 milionów, miał na swoim koncie 25 goli. ...15 bramek zdobytych w sezonie, kiedy sięgali po tytuł mistrzowski, czyli poprzedni. Dobrze, szeroko. Bednarz. Mandziejewicz. Zieliński. Wraca Shearer, Zieliński, Podbrożny. Ładne wejście Zielińskiego, szkoda, że Podbrożny stracił tę piłkę. Muszą teraz zaasekurować środek. Tutaj został Michalski. Akcja na lewą stronę. Wejście Holmesa. I rzut wolny dla Anglików. Holmes najniższy wzrostem.
Pierce, z numerem 6, najmłodszy gracz drużyny Blackburn. Sutton i Shearer na polu karnym. Maciej Szczęsny, ładne było to wyjście. Chociaż zderzył się tutaj w powietrzu z Jóźwiakiem, myślę, że Anglicy fair się zachowają i oddadzą za moment piłkę. I oto jest to, o czym mówiłem. Oddanie piłki nagrodzone brawami to gest Garinci. On pierwszy właśnie zdecydował się na taką grę fair. Jeśli przegrać czy wygrać, to po sportowej walce. Z pietyzmem kultywowane jest to przez wiele zespołów. Zawsze staram się podkreślać takie momenty, by wpoić tę zasadę, często już praktykowaną na naszych ligowych boiskach. Drużyna mistrza Anglii tradycyjnie w obronie w jednej linii. No ale trzeba dograć dokładnie piłkę, albo do Podrożnego, albo do Kucharskiego. Próbują akcjami oskrzydlającymi, ale nie zawsze się to udaje. Rzut z autu dla Blackburn, rozpocznie Kena. ...28-letni Tim Flowers. Osiemnasta minuta, bez bramek w pojedynku mistrzów Anglii i Polski. Jóźwiak i Sutton. I rzut wolny po faulu Sutton. Michalski. Pisz. Z lewej strony niepilnowany jest Bednarz, zdecydował się na zagranie do Lewandowskiego. Do tej pory w europejskich pucharach Legia zmierzyła się raz z przedstawicielem klubowym Anglii. Grała z Manchesterem United, przegrywając 1-3, remisując 1-1. Warhurst, Flowers, Staniek, Sherwood, Jóźwiak. No, Sutton kolejny raz fauluje. No i teraz dość sprytnie od razu przeprosił Jóźwiaka. Widział, że blisko całej akcji Anders Frisk, co może zakończyć się kartką. Grałem przeciwko Manchesterowi, mówił Marek Jóźwiak przed tym meczem. Znam styl gry Anglików. Podejmę walkę, jak na razie ją podejmuje, wygrywając, prezentuje lepszą szybkość niż Sutton. Podbrożny. Dwóch graczy angielskich obok niego. I pierwszy rzut rożny dla Legii. Legia musi rozgrywać dokładniej swoje akcje. Rzucane piłki na walkę tutaj nie przynoszą rezultatu. Oczywiście łatwo mi się mówi ze stanowiska komentatorskiego takie rzeczy. Doskonale wiedzą o tym piłkarze, no ale jest jeszcze rywal na boisku. Staniek, Podbrożny, Kucharski, ale wygrać tej główkowy pojedynek. Teraz błąd Flowersa w porę naprawiony. 25 minut do końca pierwszej bezbramkowej jak na razie połowy. Bednarz. No i dobrze powstrzymany Shearer przez Zielińskiego.
Shearer. Kenna. Sutton. Dobre wejście Henry'ego. Nie ma spalonego. Sutton i Juźwiak. Brawo, Marek Juźwiak. Kolejny raz szybszy od Anglika. I pierwszy rzut rożny dla mistrzów Anglii. Shearer, Sutton, Pierce i Henry na polu karnym. Na wszelki wypadek Maciej Szczęsny przyjął tę piłkę, ale mógł ją spokojnie łapać. Zagranie było głową. Nie ma spalonego. Nie ma spalonego. No, zagapił się nieco arbiter. Dobrze zablokowany strzał teraz Shearera przez Zielińskiego. Fisz, Kucharski. Za mocne zagranie kapitana drużyny Legii. Trudno nie zgodzić się z życzeniem kibiców. My chcemy gola. No jak na razie bardzo dobra gra mistrzów Anglii. Mądra, rozważna. Starają się utrzymać Legii jak najdalej od własnego pola karnego. Oto Ray Harford, menadżer drużyny. Szkot, 50-letni szkoleniowiec. Przez długie lata. Ostatnie trzy, asystent Ken Dalglish, jednego z trzech wielkich, którzy zdobywali tytuły mistrza Anglii z dwoma klubami. I brawo Mandziejewicz. Berg. Buffy. Buffy. Bednarz, Kucharski, Batty i Zieliński. Spokojnie pozwolił opuścić piłkę, piłce boisko, by wznowił Maciej Szczęsny. Paweł Janas przeżywający występ swojego zespołu. Był na ostatnim ligowym meczu. Kupił bilet jak kibic. Chciałem, żeby nie wiedzieli, że jestem. No i faul. Faulowany Juźwiak. A faulował Shearer. Bardzo dobrze prowadzi to spotkanie. Jak na razie szwedzki arbiter Anders Frisk. Lewandowski. Michalski. Długa piłka. Kucharski. Podwrożny. Bednarz. Chyba nie tak marzyli, by zakończyć tę akcję. Skromna grupa angielskich kibiców, niewiele ponad 100 osób. Absolutnie spokojna, zresztą nie było żadnych tutaj awantur. To podkreślam, na stadionie, ani przed meczem, ani teraz. Świetne wejście Kucharskiego, jest szansa teraz na bramkę. Kucharski czeka i gdyby, ale jest gol! Gol podbrożny! No wreszcie akcja, w której wielki udział ma Czarek Kucharski. Co ja Państwu będę mówił, popatrzmy i posłuchajmy, co dzieje się na stadionie w Warszawie. Poszedł do końca Kucharski ze stoickim spokojem, wyczekał, strzelił, kiedy wydawało się, że już nic z tego. Tutaj zobaczą Państwo Jurka Podbrożnego, który zdołał z Anglikami wygrać główkę.
Oto poprzedni mecz obserwował w szpitalu, gdy go komentowałem. Jerzy Podbrożny mówił, że marzy, by zagrać. No i dzisiaj zagrał tak, jak marzyliśmy. Milej nam się zrobiło. 25. minuta. 1-0. Jerzy Podbrożny. Cezary Kucharski mówił, że musi upłynąć trochę czasu, kiedy znajdziemy wspólny język, kiedy będziemy czuli się na boisku. Ma olbrzymi udział w tej bramce. Można powiedzieć, że to jest ich bramka, Podbrożnego i Kucharskiego. Ale teraz uważnie. Natychmiast Anglicy. Belk. Nie ma spalonego. Sutton. I bardzo dobrze wybijają Polacy. Staniek, szansa na kontrę. Dobra piłka do Jarka Podbrożnego. Obok Podbrożnego jest Pierce. Czeka tam Podbrożny na Kucharskiego. Nadbiega również Michalski. Podbrożny pole karne, ostry kąt. I Pierce tam czubkiem buta. Nie ma jeszcze Jurek Podbrożny tej szybkości. Był w tak świetnej formie do momentu tego zatrucia pokarmowego. A w zasadzie wstrząsu po kroplówce. Ale i tak brawo, panie Jurku. Leszek Pisz ustawił piłkę. Drugi rzut rożny dla Legii. Pisz. Mandziejewicz. I bez namysłu Anglic. Ekspediował Bat. Pisz. Natychmiast odeszli od własnego pola karnego. I spokojnie Kena. Bez namysłu. Niepotrzebnie rzucona dymna świeca. Marek Jóźwiak ją wyrzuca. To może kosztować. Atmosfera jest naprawdę świetna. Nie ma sensu jej psuć. Wędrująca flaga w barwach klubowych. Zieliński. Ładna piłka do Bednarza. Ach, gdyby nie przerwał tego Norweg Berg. Podbrożny. Pisz. Ładne wyjście z wodem. Leszek Pisz szuka tam miejsca do oddania strzału, który mu nie wyszedł. Oto kapitan. Ojciec sukcesu w pierwszym meczu z Rosenborgiem. Wspaniałe dwie bramki. Leszka Pisza. Gol z IFK Göteborg. Zwyczaj przejęty, miły zresztą z zachodnich stadionów, mistrzostw świata. Pierwsi prezentowali to Brazylijczycy w roku 82 podczas mistrzostw Hiszpanii. Tymczasem Anglicy przegrywający od 26 minuty po bramce Jerzego Podbrożnego, poddenerwowany Ray Harford, 0-1. Niebawem 30 minut pierwszej połowy poza nami. Berg. Bati. Na obiegnięcie, ale na spalonym bat. Świetnie ustawiona teraz linia defensywna. Oto poddenerwowany David Batty. I znów z 15 tysięcy gardeł. Jedno, Legia, by pomóc, by zachęcić, by zmobilizować. By dodać otuchy. Ale Anglicy nie rezygnują. Sutton. Shearer. Holmes niepilnowany. W środku również Warhurst. Warhurst, Staniek. Holmes. Ale już za linii końcowej.
Kena. Jóźwiak. Lewandowski, podbrożny. Moment oddechu, spokoju. Zyskali legioniści kilka metrów, jeśli chodzi o miejsce rozpoczęcia. Zrzutem z autu gry. Już jak do Lewandowskiego, ale zbyt mocny. Wiatr, mówiliśmy o jego niewielkiej szybkości, w sumie około 12 stopni, ale komu tutaj może być chłodno na stadionie, gdy tak gorąca atmosfera. Faul Bednarza. Tim Sherwood. W angielskim stylu na pole karne. Jacek Zieliński, spokojnie. Lewandowski. Ale przecina tutaj wszystko. Kena. I na spalonym. I Bati, i Shearer. Popatrzmy na powtórkę. Wyraźnie widać dwóch graczy na... Dużo groźniejsza jest prawa strona, tak bym to określił, Blackburn, czyli rozgrywanie akcji prawą stroną. Bati bardziej rozumie się z Shearerem i Satomem niż partnerzy. Zieliński, podbrożny Pierce, Staniek, Michalski, Lewandowski. Już tam Jurek podbrożny poszedł do niego, właśnie zagranie na pole karne, ale Flowers szybszy. Tak na wszelki wypadek. Przykrył piłkę ciałem. Oto strzelec jedynej jak do tej pory bramki, Jerzy Podbroży. Myślę, że ma satysfakcję, przeszedł trudne chwile. Obserwować spotkanie w momencie, kiedy nie jest się w pełni sił, a było się w znakomitej formie. No ale to już wszystko poza nim i to tak daleko, że dziś ukonorował to strzeleniem bramki. Porozumienie ze Blackburn, Staniek, Legia dziś bez Tomka Wieszczyckiego, który ma niestety uraz kolana, żałował Paweł Janasnik. Koledzy, że nie może zagrać, świetnie Leszek Kniż wywalczył piłkę, dobre zagrania, a szkoda, podbroził na spalony. Tym razem udana pułapka offside'owa. Niewielki, ale był. Satom i Jóźwiak. Holmes, Holmes. Groźne są te akcje środkiem. Bednarz, wracający Bati. I faulowany tutaj Staniek, ale sędzia stosuje przywilej korzyści, pozwala grać. Kucharski stracił piłkę, szkoda. Forharst, faulowany Bati, Forharst i teraz faul Zielińskiego, co oznacza, proszę Państwa, że Jacka Zielińskiego nie będziemy oglądali
pojedynku wyjazdowym Legii z Blackburn. Kartka, na którą nie zasłużył w Moskwie, dana przez węgierskiego arbitra, teraz można powiedzieć, odbija się czkawką. Po tym faulu jest to druga kartka Zielińskiego w tej edycji, co oznacza automatyczną absencję 1 listopada w walce z Blackburn na wyjeździe. Szkoda, ale może Zieliński zaangażować wszystkie siły w walkę w dzisiejszym meczu. Jest ta 7 minuta, szansa przed Blackburn. Sherwood będzie chyba wrzucał na pole karne i ponad poprzeczką po główce oglądanego właśnie Batiego. Orlegi był skąpy z konieczności. Muszą kryć rosłych Satona, który ma 1,90 m, Shearera, Piersiego czy Henry'ego. Mandziejewicz, przegrany pierwszy pojedynek. Bati, coraz bardziej widoczny. Staniek. I brawo, panie Ryszard. Leszek Pich. Około 7 minut do końca pierwszej połowy. Legia od 26 minuty prowadzi 1-0. Holm stracił piłkę pod Brozny, prawą stroną idzie Lewandowski, środkiem Bednarz, zagranie do Lewandowskiego, wysokość pola karnego, na środku jest Kucharski, Lewandowski wprost jednak Kena. Michalski. Pod Brozny. Atak pozycyjny, no nie wyszło to zagranie Jurkowi pod Brozny. I jak mówiłem, Bati, ofiarnie Mandziejewicz. Domagają się żółtej kartki za to zagranie, ale blisko całe, jak ci szwedzki arbiter, co w niczym nie zmienia opinii, że nie musiał i nie powinien karać. Było to w walce, nie było to zamierzone. Zieliński. Eksploatowany mecze ligowe, reprezentacja od czasu do czasu, oczywiście Liga Mistrzów, od czasu do czasu Paweł Janas daje odpocząć. Kucharski, tak na pamięć do Podbrożnego, który ruszył, duża szybkość, ale powrót też natychmiastowy Kena i Henry'ego. Zieliński, Staniek, Michalski, Kucharski, szansa na kontrę, Kucharski, ładne zagranie, no nie zrozumiał się teraz, za wcześnie powiedziałem, że ładne z Kucharski. Miał z prawej strony Leszka Pisza, wybrał inny wariant, trudno się dziwić i Anglicy natychmiast. Jóźwiak, który nie przegrał pojedynku tutaj z Satonem, gra bardzo dobrze. Michalski. Dobre, przytomne rozciągnięcie na prawą stronę do Lewandowskiego. Obok Lewandowskiego już jest Holm, ten do Pisza. W środku Podbrożny z Kucharskim, z lewej strony niepilnowany Bednarz. Spokojnie Pisz, do środka, do Kucharskiego rusza Staniek. Kucharski sam ładnie gra do Podbrożnego, Podbrożny na polu karnym. Przewraca się tam, ale nic nie było. Wprawdzie pokazuje Jerzy Podbrożny, że był tam popychany. Mamy okazję w powtórce to prześledzić. Walka bark w bark, nie było tutaj faulu. Ale brawa za chęci grę dla zespołu i Jerzego Podbrożnego. Nie ma straconych piłek. Każda okazja, która się tylko nadarza, bądź którą wypracowują, starają się ją spożytkować. Do tej pory udało się raz. Bardzo dobry mecz Kucharskiego. Pracowici, Mandziejewicz i Jóźwiak. Jeśli chodzi o zabezpieczanie dostępu do bramki, obaj pilnują dwóch filarów asów atutowych drużyny mistrza Anglii, Marek Jóźwiak. Strata piłki, ale powrót Lewandowskiego.
Sirel. I Michalski, Zieliński. Świetne wybicie, Leszek Pisz. Natychmiast do Jerzego Podbrożnego. Podbrożny i Pirs, szybkość Podbrożnego. Bark, bark tam z Pirsem, no i Pirs nie ryzykował. Brawo. Bez kompleksu, bez respektu. Próbują rzepknąć rywala, a atakują dzisiaj legioniści, rozgrywając naprawdę bardzo dobre spotkanie. Ale to było do przewidzenia, że trzeba będzie podjąć walkę, że nie pozwolić sobie na narzucenie stylu gry angielskiej drużyny. To oczywiście kosztuje sporo wysiłku. Około 3 minut do końca pierwszej połowy. Ładnie reaguje publiczność, skandując po kolei nazwiska gracza mistrzów Polski, by zachęcić ich do walki. Świetne przejście Michalskiego. Pole karne, Michalski, Henry. I odrzutu z autu Legia. Świetna akcja Michalskiego. Nie błyszczał w poprzednich meczach, ale kiedy zasługuje zawodnik na to, by go pochwalić, czy nie, to Staniek teraz. Odważnie, pole karne, ale jednak Holmes tam gdzieś się wmieszał w całą akcję. Natychmiast do Schirera. Obok niego jest Jóźwiak. Jest Zieliński, który znakomicie ekspediuje pod bramkę Tima Flowers. Czekał, zdenerwowany, niby prosta piłka, ale gdzieś jak tam oślepią Jupitery. Można stracić bramkę, przypomnijmy sobie sytuację z finału Pucharu Zdobywców Pucharów i pewnego Simana, który pogrzebał szansę na puchar dla Arsenalu. Legioniści. Kolejny atak. Lewandowski. Ładne przyjęcie. Ofiarne. Utrzymał się przy piłce. Holmes obok niego. Do Leszka Pisza. Już tam blokują Tim Shearer, a także Kena. Zieliński. Berg. Próbują zachęcić do walki Jacka Bednarza. Kibice, około 2 minut do końca pierwszej połowy. Oto właśnie Bednarz przy aplauzie publiczności przejął piłkę. Podbrożny. Michalski. Idzie tam Kucharski, czeka, żeby mu zagrał. Michalski, indywidualna akcja. Troszkę za późno zagrywał do Kucharskiego. Nie w tempo. I bat. Shearer i Saton z przodu, wraca Bednarz. Pierwszy raz Shearer, pole karne groźnie, Shearer i brawo Maciek Szczęsny. O, zaatakował tam Saton. Będzie rzut wolny. Popatrzmy na całą akcję. No tutaj to wejście faul w bramkarza, który już miał piłkę. Najlepszy strzelec z poprzedniego sezonu. 34 bramki. Podbrożny. Bednarz nie ma spalonego. Ładna akcja drużyny Legii. W środku jest Cezary Kucharski. Bednarz przejście z wodem, ale wraca tutaj Bati i wespół z Bergiem odegrali piłkę. Powrót natychmiastowy, utrzymać korzystny rezultat do gwizdka oznajmiającego przerwę. Anglicy nie próżnują, Zieliński ofiarnie powstrzymuje Satona, który tam rozpycha się, ale Polacy przy piłce. Standing ovation publiczności przy Łazienkowskiej, niepotrzebnie tak nerwowo. Już sekundy do końcowego gwizdka, rozsądnie Pisz naciska tam Kena, Shearer i przejęli legioniści, Staniek. Odważnie, nieporozumienie jednak, niepotrzebnie tak nerwowo. Za bardzo chcą chyba. Anglicy spokojni. Bati. Berg. Bati. I Shearer. Mandziejewicz i koniec pierwszych 45 minut.
Jesteśmy zadowoleni, ładna postawa mistrzów Polski, świetne widowisko, mecz walki, w którym Legia lepsza od mistrza najstarszej ligi Blackburn Rovers 1-0. Oto ta bramka, olbrzymi udział Cezarego Kucharskiego i gol Jerzego Podbrożnego. Tyle, proszę Państwa, na razie, spotkamy się po przerwie.